Obecnie mamy wykonawcę projektu budowlanego na ulicę Łosicką, łącznie z budową ronda na tym osiedlu. Myślę, że to znacznie poprawi układ komunikacyjny, ale także komfort podróżowania po tym osiedlu. Przy czym istotne jest to, że to będzie nasza inwestycja wspólna z powiatem. Bo ulica jest ulicą powiatową. Powiatową. Ulica jest drogą powiatową. Czyli także skrzyżowanie jest jakby powiatowe. A opiszmy, panie burmistrzu, może też, bo telewidzowie to widzą, ale może jej stan obecny. To jest ulica z płytek tak naprawdę. Tak. W stanie obecnym ulica jest ze starych płyt betonowych. Bo to nie jest trylinka, to nie są też płyty betonowe. Tak. Ulica jest zbudowana z płytek betonowych. No, pojawiają się tam liczne utrudnienia w przejeździe. Stan techniczny tej drogi także jest niezadowalający. No, przy tej naszej własnej współpracy z powiatem udało się dokonać pewnych ustaleń. Realizacja tego przedsięwzięcia, czyli zarówno ulicy Łosickiej, jak i tego ronda, które dotyczy tak naprawdę całego osiedla, przewidziana jest na przyszły rok kalendarzowy. Te rondo to skrzyżowanie Łosickiej, Wiejskiej, z tego co pamiętam, i chyba... Łosicka, Kalernika, Młynarska, Piłsudskiego. A tak. Tak. Czyli zadanie przyszłoroczne, tak jakby, jeśli chodzi o realizację. Jeżeli chodzi o ulicę Łosicką, zadanie jest planowane do realizacji na przyszły rok, na rok 2021.